Cześć wszystkim, tak w ogóle wychodzę do Was pierwszy raz. Jakby tydzień temu podjęłam rękawice i to nie ze względu na to do Was wychodzę, bo nie chcę źle wypaść, a chcę zdeptać diabła w tym momencie, bo to on mi cały czas mówi, że tego nie zrobię, nie? Więc jestem. Mam Wam do przedstawienia dwa świadectwa. Pierwsze to jest moje świadectwo nawrócenia. Chcę Wam pokrótce opowiedzieć, jak to wyglądało. Jestem nowonarodzona od 8 miesięcy. Dzięki w sumie mojemu mężowi, bo gdzieś tam wypatrzył Tomka Dorożałę. Zaczął pokazywać mi filmiki. No i wiecie, moja pierwsza reakcja to w ogóle była nie... Co za gbur, w ogóle jakieś żarty. Ale mimo wszystko gdzieś tam dalej mnie do tego ciągnęło. Ja nigdy nie byłam osobą kościołową. Jak chodziłam raz na rok, jak trzeba było, nawet nie. Jak się gdzieś tam źle poczułam, coś mi tam zawsze nie pasowało, nie? Więc mój mąż pewnego razu rzucił mi taki tekst: pojedziemy na dotyk nieba. Pojedziemy do Białegostoku. Ja mówię, słuchaj, jak chcesz, to jedź. Ja tam się nigdzie nie wybieram, nie? Zaprzeczyłam mu w ogóle. Miesiąc wcześniej był w ogóle dotyk nieba w Krakowie. No i rzucił mi dzień wcześniej, jedziemy? Mamy 500 kilometrów do Krakowa w ogóle. Ja tak mówię, no oszalałeś taką drogę. No ale w koniec końców zgodziłam się. Pojechaliśmy. Omijałam Tomka w ogóle szerokim łukiem, słuchajcie. Ja się go bałam wręcz, bałam się podejść po tą modlitwę, po cokolwiek w ogóle. I jechałam tam z założeniem takim, Panie Boże, jeżeli to prawda, to proszę Cię, daj mi to poczuć. Nie? Jak Tomek nałożył na mnie ręce, ja padłam. Wyrwało mnie po prostu, naprawdę nie wiedziałam, co się dzieje, świat krążył. Wstałam i padło hasło, jest jej za mało, nie? Więc dotknął mnie drugi raz, padłam drugi raz i powiem wam szczerze, że świat miał jaśniejsze kolory. W ogóle bardziej wyraziste. Wracałam do domu, ja nie wiedziałam, co się dzieje. W ogóle całą drogę przejechałam w ciszy, gdzieś tam patrząc w niebo i mówiąc sobie oczywiście w myślach, jesteś, Boże, Ty jesteś, Ty istniejesz, nie? Później pojechaliśmy na drugi dotyk nieba i zaczęłam czytać w ogóle Pismo Święte. To było śmieszne też, bo nigdy tego nie robiłam. Dla mnie ta książka była w ogóle zawiła. Więc i słyszałam głos w głowie, nie? Czytaj Pismo Święte. Czytaj Pismo Święte. Ja leżałam w wannie i słyszałam głos w głowie, czytaj Pismo Święte. Ja nie miałam tego pisma nawet w domu. Słuchajcie, poprosiłam mojego męża, żeby pojechał i kupił mi to pismo, nie? I od tamtej pory zaczęłam swoją przygodę z tym tak naprawdę. I gdzieś tam buntowałam się po drodze, naprawdę. Cały czas czegoś dociekałam. Cały czas próbowałam myśleć logicznie, że w ogóle... Tu jest coś nie tak. Przecież to nie jest takie proste, nie? A jednak Bóg jest prosty. Słuchajcie, to my Go komplikujemy, bo Jezus jest jeden. Bóg jest jeden, tak? Nie ma ich 20. Jest jeden. I On jest cały czas dla nas taki sam. Słuchajcie, jest dobry i tylko dobry. No i od tamtej pory w ogóle nie mogę przestać myśleć o tym, tak? Gdzieś cały czas ten Bóg, mój Bóg, jest w moim umyśle, w moim sercu, w moim życiu. I no i tak to wygląda. Drugim świadectwem jest, słuchajcie, to, że właśnie tak jak mówię, gdzieś tam szukałam i ja cały czas mówiłam, Panie Boże, jeżeli Ty naprawdę istniejesz, mimo tylu świadectw gdzieś tam po drodze, tyle przekonań, w moim życiu cały czas mówiłam, daj mi dowód na to, że Ty jesteś, że działasz w moim życiu, nie? Od 18 roku życia chciałam mieć dziecko. No i zdecydowaliśmy się z mężem na in vitro, ponieważ ja nie mogłam sama zajść w ciążę. Wykryto u mnie niedoczynność tarczycy. Zaczęłam w wieku 18 lat ze wskaźnikiem ponad 12 tysięcy. No i rzeczywiście dostałam Eutyrox. Gdzieś tam po drodze zaszłam w ciążę, znaczy się, transfer się przyjął. Potem naturalnie zaszłam na drugą ciążę. No ale właśnie po tym dotyku nieba w Krakowie ja przestałam w ogóle, słuchajcie, brać tabletki. Ja przyjęłam to,
jak usłyszałam, że ja jestem zdrowa, nie? Że Bóg już mnie uzdrowił, słuchajcie. I miałam miesiąc później jakąś chwilę zwątpienia, ale to wyglądało w ten sposób, że ja zaczęłam brać tabletki i nagle zaczęło boleć mnie serce. Zaczęło mnie tam kłuć po prostu, nie? I przestałam. No i dalej trwałam w wierze, że ja jednak nie potrzebuję tych tabletek, że ja jestem zdrowa. No i miesiąc temu byłam u pani trycholog i mówię tak, kazała mi zrobić gdzieś tam jakieś witaminy i w ogóle. Przy okazji zrobię sobie TTSH. TTSH wyszło 3900, nie, bez brania leków. To no, mieściłam się w normie, bo jest do 4200. No i moja pani trycholog mówi do mnie, no wie pani co, jak na pani wiek, to nie jest dobre TSH. Ono jest no, w normie, ale jak na pani wiek, to powinno być 2,5. Więc siedzę i mówię, no dobrze, no niech tak jest, pani doktor, niech tak jest. Słuchajcie, wsiadłam do auta i mówię, Panie Boże, ja wiem, że ja jestem zdrowa. Ja wiem i ja ci dziękuję za to, że ty teraz TSH jest w normie, ale niech ja mam dowód na to, że jestem uleczona i że ty teraz TSH mam zdrowe, nie? I mówię, proszę cię, Panie Boże, o te 2,5. No i słuchajcie, gdzieś tam w zeszłym tygodniu przed w ogóle przyjazdem tutaj do kościoła mówię, a może jednak, może ktoś musi się o mnie pomodlić, nie? Mówię, może pokaż mi, Panie Boże, kto to ma być? Nie dostałam nikogo, nie dostałam żadnej odpowiedzi, więc stwierdziłam sobie, okej, stój dalej w wierze, jesteś zdrowa. Zrobiłam badania we wtorek. No i TTSH jest 2,8, słuchajcie. Także jestem zdrowa. Że, no tyle z mojej strony, tyle dzisiaj mogę wam powiedzieć. Także, alleluja, Bóg jest Amen. Wielki. Amen.